Prace remontowe wokół poznańskiego Okrąglaka trwają już od ponad 2 lat. Ma to związek między innymi ze sporem pomiędzy władzami miasta a właścicielem obiektu. Chodziło o piwnice znajdujące się w miejscu, gdzie miało powstać torowisko, prowadzące od ulicy 27 Grudnia do Mielżyńskiego. Ostatecznie w kwietniu tego roku obie strony zawarły ugodę, a miasto musiało wypłacić 2 miliony złotych odszkodowania właścicielowi Okrąglaka z tytułu poniesionych strat związanych z remontem. Pozwoliło to na wznowienie prac w centrum, ale do ich zakończenia pozostało jeszcze sporo. Zakładamy, że po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych rozpoczną się prace rozbiórkowe i te związane z zasypywaniem piwnic, powinny one potrwać około 3 do 4 miesięcy. Zarząd Dróg Miejskich zaznacza, że odpowiada jedynie za prace dotyczące rozbiórki piwnic. Na razie nie wiadomo, ile potrwa nakładanie torowiska. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.